Cześć Wam, z tej strony Adik i witam Was kolejny materiał z gry Warframe. Dzisiaj wybieramy się do Baro, który rezyduje na Kroni, czyli przekaźniku Saturna. Zaraz zobaczymy, cóż on tu ma u siebie. Już wita nas coś nowego, czyli skórka Immortal do Limbo. Jeżeli każdy następny Baro będzie miał za każdym razem coś nowego, będzie to naprawdę super. Do tej pory zawsze coś miał. Także kolejne skórki, po piersie Kawata. Mody na obrażenia miażdżące, figurka Excalibura, o, mamy jakieś bronie, Viper Wraith, Tetra Prisma. Jeżeli chodzi zarobkowo, średnio, ale jeżeli ktoś nie ma, to zawsze po 3000 doświadczenia do naszej rangi mistrzowskiej, czyli warto kolekcjonersko kupić. Strzały Prisma, secik cały, kolekcja Harkonar Wraith, magazynek ślizgowy Prime, Gambit pistoletowy Prime, ok, Sayandana i inne rzeczy Katir. I 3-dniowy wzmacniacz kredytów, jak i misja na Inarosa, którą również warto kupić, jeżeli nie macie Inarosa. Także co warto kupić, aby zarobić? Wiadomo, zawsze bronie. Bronie zawsze będą minimalnym zarobkiem, jeżeli chodzi o Baro. Magazynek ślizgowy troszkę mniej, ale gambit pistoletowy, na tym już można zarobić. Także to śmiało możecie kupić w większych ilościach. No i w tym Baro niestety takich opcji zarobkowych jest mało. Jest również Plagstar, pojawił się. Jeżeli ktoś nie wie, szuka jakichś porad, jak sobie poradzić z hemocytem, link do poradnika na temat Plagstara znajdziecie w opisie tego materiału. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej, dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.